Yeah. Okej. Mój mózg plądruje ogrom wiedzy o śmierci. Czarne dzieci nieruchomo leżą na piasku bez przerwy. Ktoś zadzwonił po służby naprawić usterkę. Pani Kasia informuje o skutkach dezynfekcji. Kim byli mordercy? Pytają tłumy głupich ludzi. Unia musi przecież tłumić pudy mądrych ludzi. Czym więcej pytań, tym więcej odpowiedzi. Idioci snują plany, dlatego nigdy więcej. Chuja z wiedzą, biorą brudy, nagrywam taśmę matematyce bardziej ciężki niż czarne skrzynki rozbitych ludzi. Nie będę pierdolił, to jak Sulin, chociaż ze skillem ujdzie. Akceptuję każdego rapera, prócz tych bez dwójek. Wierzę w zjawiska nadprzyrodzone, objawienia lub opętania. Walki ze złem jak warszawskie powstania. I pierdolę słabą poezję typu Bukowski. Po dwóch tygodniach Liselam wyciągają ze zbiorników wody. Płynę jak ruchy i dłoni. Zagadkę i śmierć jest tak niewiadoma jak jebani masoni. Chociaż jakbyś się czuł, jakbyś słyszał inne głosy. Co byś zrobił, jakby szeptały ci na ucho, że to koniec. Żyję w dziwnym świecie, na taśmach masz zagadki śmierci zwykłych ludzi o niezwykłych przypadkach. To co właśnie słyszysz, to przypadek dźwięku, o którym przypomnisz wychodząc z domu, wrzucając na słuchawki MP3. Tulę wasze mózgi do snu, robię klimat większy niż Nietzsche na nagrobkach twórców. I nawet jak nie słyszysz tutaj rymów, to pierdol to, zdejmuję skalpel z królów, możesz być spokojny. Ciężko stwierdzić, czy ten demon tam na początku był, czy nie. Nie chcę podważać religijnego, duchowego punktu widzenia, ale warto spojrzeć na to zagadnienie od strony psychologii. Są ludzie, którzy chcą ukrywać takie fakty przed mediami. Ale opętania zdarzają się często. Poczujecie zimne dreszcze. It'll make a cold chill go up your spine. Szatan to niewidzialna dusza. Może pociągnąć za spust pistoletu albo atakować ciała ludzi, którzy stają się instrumentem zła.